Bruschetta to rodzaj włoskiej grzanki. Istnieje bardzo duża dowolność w jej przygotowaniu. Dzisiaj przerządzę ją z tuńczykiem, pomidorami i kaparami. Zacznę od przygotowania tuńczyka, a dokładniej mówiąc, sosu na jego bazie. Do niego będą potrzebne mi cebulki, dymki. Kroję je drobno. Na patelni roztapiam masło, dodaję oliwę z oliwek i dorzucam pokrojone cebulki. Smażę, mieszam. Zarówno bruschetta, jak i tuńczyk nie mogą obyć się bez cząstku. Kroję go też drobno. I dorzucam do smażącej się cebuli. Smażę tak przez mniej więcej minutę, po czym dodaję tuńczyka z puszki i delikatnie mieszam, nie rozdrabniając go zbyt mocno. Po chwili dodaję pomidory pelati w kawałkach. Wszystko razem dokładnie mieszam. Doprawiam solem i pieprzem. Duszę przez chwilę, po czym skrapiam sokiem z cytryny. A więcej naszych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Sosik mamy gotowy, to należy zabrać się za pieczywo. Bagietkę kroję w ukośne kromki, które przekładam do naczynia żaroodpornego i przykrywam je dosyć grubo sosem pomidorowo-tuńczykowym. Na każdą z kromek kładę dosyć sporo świeżo utartego żółtego sera. I tak przygotowane bruszetki wędrują do nagrzanego do 200 stopni piekarnika nastawionego na górną grzałkę na mniej więcej 5 minut. Po tym czasie wyciągamy je pięknie zrumienione i przyozdabiamy kaparami. Takie niby skromne grzaneczki, a tak naprawdę eksplozja włoskich smaków. Więc muszę to powiedzieć, koniecznie zróbcie to w domu.